Nowe tatuaże to jest. Ej, Kuba, zaproś mnie, bo miałem zaproszenie i znikło. Już, moment. Nowe tatuaże to jest co? Jest, zobacz, Wirus, patrz na to, nie? Już, moment. A, nie ma fajnych tych, no co? Skrócone marmurki? Bo. Samuraj. Ej, ale fajne spodnie. No, zobacz, spójrz mi w oczy. A są nowe fryzury albo tatuaże? Tylko ubrania. Chyba nie ma. A właśnie, czekaj, czy fryzury są, no. Bo przydałyby się jakieś nowe. Kurde, ale ja zajebiście tym wyglądam, nie jeszcze bez oczu. A właśnie, a da się koszulkę podtutać, czy nie? A widać coś? Czekaj, no coś tam widać. W sumie chyba się powinno dać, ale... Nie, nie da się. Ej, nowe majtki są. Super. Nowe chyba majtki, bo ja nie widziałem starych. Kurde, ale spodni mało jest, a koszulek? Kurde, są same jakieś takie... Nie ma krótszych? A faktycznie szlafroki są, ty, ale ja... A ja z tą Maryją jeszcze na klacie, nie? O! Dobra, ja odjeżdżam, Wieluś. Czekaj, moment. Wiesz, płac? Co? Prosiłeś? Noż? Nie masz zaproszenia? Ale fajne są niektóre, ty, zajebiste poszło. Są. O, piżama! Ja pierdolę! Jest w samych łańkach w ten, biegam w stokrotki. I w pierwszy ten, w szalfroku. Ty, ale ta piżama w jakieś kwiatki... odwiedziny. A wy też macie, jako faceci, ten, taką białą w jakieś kwiatki? Czarne? Czy nie macie takiej piżamy? Nie wiem. Pojeżdżałem. Ja kupuję ją, zajebiste. Do ciebie samuraje jadam, ja? Już uważaj. Samurajkę zaraz zrobię, kurde. Kurde, bok samuraju, będę bez spodni. Czekaj. Zmacza to, idę. Jestem samurajem, to na pewno. O, są swetry, ale to lowridery. Dzień dobry. O, ta jest fajna koszulka. Czy macie te piżamy? Czy ktoś zamawiał dwóch samurajów? W topach jest. O, nowe biustonosze są. Ładnie. Wow. I tak jesteś płaski. Witam państwa, jestem nowym VIP-em. Wyglądają, kurde. Ej, jest dwutonowa podkoszulka w paski. Ona taka ciężka jest? O, dostępna jest jakaś walizka z gorącym towarem. Ej, ale a to jest dalej te zabawy z tym, że swobodne pewnie. Booster z klejnotami. Cześć, osób nagrania GTA, kurde, jak żeśmy szukali przez ostatnie 3 dni na napady, to nikogo nie było, nie? O Jezus, na drugim końcu, to mi się nawet nie chce. O, Hubert 3 DPS-a. Ej, patrz na moją piżamę, macie taką? Co masz? Taką piżamę mam. No jest, coś kojarzę. No, jestem samurajem. Dzień dobry, ci gacie wystają. Nie mogę. A patrz, a tutaj... Czy wy tu kurde siedzicie, siemo? Na klacie Maryja patrzy tam. Wygląda. Maryja patrzy. Tak jest jednym okiem. No. Co tam nowego ogólnie jest, oprócz aktów za 9 milionów? Za 8, najdroższy jest. Jest najbardziej opłacalny. Zaraz go pobieram, zaraz go kupuję. A ile masz hajsu? Kto masz cheaty? Przyznaj się. Jo. Nie, nagrywam. Jakiś tam hajs mam. No, ja mam niecałe 7 milionów, kurde, ale... Najbardziej się opłaca na nieszczęście ten za 8 kupić, bo... I 5 apartamentów można mieć wreszcie, nie? No. Chyba tak, no. Tak. Nie no, na pewno mi się przydadzą. No. Kupiłem no, tylko jeden. Ten jeden dom. Jeszcze jakby, nie wiem. W ogóle fajnie było mieć jakąś działalność tutaj, kurde, że można było hajs zarabiać, tak. Jakieś też sam, żeby sam z siebie był. Z VIP-ami się coś pojawiło? No właśnie, nie, to robimy tę organizację Dominacja, czy jakaś inna nazwa? Ja ją stworzę najwyżej. Nie, jakaś biolo. Taka bardziej uniwersalna. To ja uniwersalna nazwę, ja tworzę, nie? Uniwersalna Dominacja! Universal Soldiers, kurde. Nie mogę, Universal Soldiers. Nie, Universal Soldiers, nie. To jest, mi się kojarzy, kurde, z tą gamingiem takim, kurde.
Ej, a w ogóle w menu interakcji jest opcja Secure Serve. Zgłoś się na organizację właśnie. To jest właśnie to z VIP-ami. Zostań VIP-em. Szukanie pracy. Ogłoś potencjalnym VIP-om swoją dostępność. Ale jaja, ty. No czyli ogłoś się dziwką, znaczy. Dobra, to robimy ten... Stań się dziwką. Jak nazywam tę organizację? Niech ktoś da jakieś pomysły, coś wybierzemy dobrego. No nie wiem właśnie. Ja na razie sklep przeglądam. O, mega rzecz, kurde. Kup, może się zbuguje. Kurde, niestety. Nie da się, kurde. No i chuj, no i cześć. Miało to jest być marzenie. Miało być tak pięknie. No jakby tą organizację nazwać? Bez kitu. 10 milionów chyba wyjdzie. Jakby wszystko tam. No. Gdyby nie te lowridery, to ja bym już kupował to, ale musieli wydać jakieś lowridery, za które jeden trzeba było 4 bańki wydać. Ja wyjebię na ten, ja kupię go. Dajesz! A masz tyle kasy? Tak. O kurde, to jak ja bym miał, to ja bym od razu kupował. Ej, zobaczcie, jak fajną laskę zrobiłem. O, to z okazji tego zostaniesz zabity. Nie trzeba. Ej, zajebicy mi już. A kurde, no. A te grawerunki to co na zwykłych broniach są te? Ej, kupiłeś ten jacht już? Ochroniarza. Nie, ale składam go już. To jak kupisz to mów, to lepiej. Klocki Lego! A ja nie mogę nawet... Nie mogę się na kolory zdecydować. A ile ma kluczami się składa taki jacht? A te kolory bo można zmieniać potem, nie? Tylko że za każdym razem jak zmieniasz, pewnie trzeba płacić, jak w samochodach, kurde. No 200 tysięcy to jest różnica za dynamiczne oświetlenia prezydenckie. Ale prezydenckie lepiej wygląda niż dynamiczne. Też mi się tak wydaje. Tamto taki kurna jakby burden na kurde. Piocha fuj, to dynamiczny. No, wszystkie to też tak uważam. Dynamiczne beznadziejnie wygląda. Ej, jakiś nóż jest, sprężynowy. No sprężynowy, no. O kurde, wariant VIP-a. Wow, jaki fajny. Ochroniarz jest lepszy, mi się bardziej ochroniarz podoba. Mi bardziej pasuje teraz do mojej postaci wariant VIP-a. Oczywiście biało-czerwony jacht z biało-czerwoną flagą. Postawił motor mi na samochodzie i se wszedł. Ale zobacz, musimy założyć... Taki ciemny fajnie wygląda jak Abramowicza, jakbyś chce wziął. Ej, a ciekawy czy śmiały? Czek jesteś nie, VIP-em? Nie wiem, który, ale taki ciemny był, kurna. Nie, że jasny, tylko żeby ciemny był, kurna. Czy ktoś zamawiał wygląda pijak? Tak, kurna, nie wiem. Dla mnie wygląda tak zajebiście. Po to kurwa, ale... Wywrotka. Konto masz? Kupiłem. To jest pierwsza rzecz, którą Wiruś kupił po tym, jak zrobiliśmy wszystkie napady pod rząd. Ja sobie kupiłem te 20, a on sobie kupił wywrotkę. Ale wywrotka jest zajebista, nie? A gdzie jest z tą wywrotką? Jak rewolwer zabiera na hita? Ile? Pozwól się. No nie chciałem sprawdzić i uciekłeś. Chodź, sprawdzimy. Tylko nie w głowę, w klatę. Ja przyjechałem, abyście uciekli, nie? To jest chamskie. No, zabrało mi całą kamizelkę i prawie pół życia. A czekaj, jak ja w ciebie strzelę, bo ty masz inny... Ja nie mam kamizelki, no dawaj. Aha, nie żyję. Aha. Super. No, na o Boże, co to jedzie? Wjedź do metra. Ej, nie przejdziesz po mnie. No i... O lol. Lol. Ja nie przejadę. Ja nie przejadę. Ty jest o ja, no ja pamiętam kiedyś, jak Kuba chciał pode mnie podjechać, nie? Żeś mi się ścigali. Ej, mam pomysł, czekaj, stój tam. Ja się rozpędzę i spróbuję podjechać pod to. Tak da naprawdę. Się, da się. Ja chcę wejść, mogę wejść do ciebie też? No nie, to jest jedno. Dobra, jadę. Ale masz na górę się jakoś władować, ale to byś musiał zeskoczyć jakoś. A raz zobaczymy. O Kuba! Pod gołami przyjechał! Mówi, że nie mogę wejść! Mi się wydaje, że mogę. Ty, a weź ktoś stań po środku, ja spróbuję... Podjechać nawet z Panie, wywrotkę mi zajebali. Ej, jaki ruch tu się zrobił na ulicy teraz, po co to chodzi? Ukradłem! Miłosz, goń go! Dawaj, jedziemy też. Goń go za nie robił. Wyciągaj miecz! Nie ucieknie. Ale super, kurde. Przeciw. Zabiję go, no nie! Ty, on się... A można strzelać z rewolweru z auta, czy nie? Teraz zobaczę, czekaj, granat, bomba... Mołotow... Typa pod nim jest. On nas jest, nie jest, widzi. Nie! Okej, zaraz.
Jest ciężki rewolwer. On nie przejedzie, czaisz? Wow, ale to ma pierdolnie. Bez kitu. Co, kupiłeś Bart? A ten po ścianach jeździ, czaisz? Składałem go już, mnie znowu wywaliło sesji, kurwa, na kraju, można zminimalizować. Nie żebym cię podpuszczał, ale nie wiedziesz podziemny parking. Jaka beka. Trafić nie mogę. Kurde, no. Ja myślałem, że tak raz można strzelić z tego rewolweru, kurde, a nie, że raz, tak naprawdę. Ty, ale moje auto jest zniszczone, masakra. Ale jeździ. Czekaj. Braworowy przestępca, ciekawy drog. Ty jest lepiej niż na skuterku 5 gwiazdek. Kubek się walnął. Ty, moje koła są w teksturze, kurde, blachy, nie? No ale co to jest? To zawsze takie jest, jakieś ładnie zniesione. No ale zaraz nie będę mógł jechać pewnie. A to. Nie masz pancernych kół? A da się przebić opony w ogóle? O! No. Kurde. Pozdro! O nie! Jest, mam go! Powinna być opcja jeszcze jakiegoś mechanika, kurde, że można było naprawiać sobie auta. Ale ucieczka była prawurowa.